Konstytucji 3 maja nie jest tekstem długim. Gdyby dziś przepisać go na komputerze, zająłby zaledwie kilka stron. Jednak jeśli wczytacie się Państwo w te słowa, okaże się, że jest to głęboko przemyślana treść, że każde zdanie, każde sformułowanie ma swój sens i ma swoją potrzebę. Dziś, kiedy świętujemy tę właśnie konstytucję, nie sposób nie wspomnieć o obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej. I znów przypomnę, doszło do jej uchwalenia w 1997 roku. Poprzedziły ją lata negocjacji, lata pracy, znów ludzi światłych, znających prawo i chcących, byśmy żyli wszyscy w dobrej, sprawiedliwej, demokratycznej rzeczywistości. Za rok minie 20 lat od tego wydarzenia i myślę, że nie możemy o tym także zapominać. Być może czas na dyskusję, co w tej konstytucji zmienić. Być może życie zweryfikuje pewne zapisy. Ale nad ustawą zasadniczą, która stanowi potem zręby całego systemu prawnego, nie wolno prowadzić dyskusji gorączkowych. Nie wolno tego prowadzić w sytuacji napięcia i niepotrzebnych nerwów. Do tego także potrzeba rozwagi. I tej rozwagi powinniśmy się uczyć od ludzi, którzy w 1791 roku uchwalili Konstytucję 3 maja.